Siema, hejos, my dzisiaj na spontanie jedziemy auto nasze przerabiać na wyścigi. Po prostu, nawet mechanik nie wie, że do niego przyjedziemy. Bez kitu, naprawdę, nie? Ma warsztat. Słuchajcie, ma spawarkę, ma wszystko, nie? I chcemy przerobić to nasze auto na wraki, żeby nam gdzieś schłodnicę przerobił, gdzieś dał w inne miejsce, żeby nie urwać zaraz. No i co? Musi nam po prostu coś takie dospawać z przodu, że jak dostaniemy strzała czy coś, nie? Tył to nie, tył z tyłu nie, ale żeby się niego chronić. No i właśnie jedziemy, słuchajcie, będzie pierwszy przelot. Tomek, ty prowadzisz czy ja? Pojechać byś się zmieścił, Tomek, z tym dużym. Tak, słuchajcie, to już w niedzielę, nie? 16 kwietnia startujemy, ale będzie się działo, ja nie wiem. A się aż sam boję, wiesz? Tomek tego wszystkiego, wiesz? Nie, tylko kurde, żeby nam się nie rozpadł na pierwszym wyścigu. No, żeby się nie rozpadł nam bryka na pierwszym okrążeniu, kurde. Zaskoczymy kolegę, nie wiem jak on ma na imię, chyba Krzychu ten mechanik. Kurczę, będzie totalnie zaskoczony, bo po prostu z buta tak po prostu wlecimy do niego i... Tomek, nie mamy oleju. By trzeba było coś tam dolać chociaż. Prosto do gąsek? Jedziemy prosto do gąsek. Pierw do Radzie, a potem gąski 80. Tam, gdzie będą wyścigi. Czyli ogram wam tor zaraz tam, z drona. No, przyjechaliśmy. Gdzie ta nasza bryka? Kurczę, co tutaj z tym się stało? Jest nasza Marea! Adam nam pomoże uruchomić Mareę. Patrz, napisy nie zeszły. Kurde, wszystko ładnie, cacy jest. A, to by można... Butle by musiał wykręcić, nie? No. Ale wiesz co? No. A ten akumulator byś nam już zostawił? Tep. Dobry? Tak, no. Tep zostawię wam już. Dobra. Na serio. Dobra. Jest iskra. Ale czekaj, no źle chyba, do czerwonej... Pol! O wie. Palimy. No widzisz? Czy tej izolacji? Tu jest taka pompka do pompowania siedzenia. O kuźwa, urwałem. To jest sportowa bryka, to bez oleju lata. Wykręca gazownię i będzie autko już gotowe. O, Tomek. Jedziemy go tuningować. Teraz jest dobrze. Druga strona, do góry musisz odkręcać. Do góry odkręcać, na dół zakręcać. Tu w lewo, no. Lecimy. Marea. Weekend. Wieje, faktycznie. Wieje, nie. Jedziemy. I tak nam tyłem wieje. Uważaj, nie zgub drona. Jak się prowadzi? Światła włączyłeś? Tak. Wachy mamy dużo. Wachy dużo jest? Chodź, załatwimy sprawę z mechanikiem. A, czemu nie ma prądu? Zobacz. Chodzi. Ale chodzi, to nasza Marea chodzi. To jest elektryk. A co żeś robił z tą oponą? Powiedz tak mi szczerze. Co? No. Daniel, co tam? Zrobisz nam auto na wyścigi? Nie ma problemu. Co byś chciał, żeby ciebie wyspawali? W tej firmie będziemy robić? Tak, w Lafmar. No ja bym chciał, wiesz co, no nie wiem, jakby dało radę coś z tą chłodnicą, nie wiem, zabezpieczyć ją i tutaj taki spornik dać, nie? Zrobi się. Zrobi się? Nie ma problemu. Od ręki? Od ręki. Bo na cuda trzeba poczekać. Aha, Tomek, pakuj się. Po kosztach? Czy to no drogie tam będzie? Gdzie mamy wjechać? No, od razu w pierwsze to wjedzieć. Od razu. Wow. Przy Audi stać, tak? To jest porządna firma. Od ręki, z lotu. Szat. Ale kurde. Cyk, fuch.
Kto tutaj takie lawety robi? Spawarkę. A co to jest teraz? To? To zabezpieczenie? Tak, przepięciówka. A. I komputera nie spadło, nie spało, nie? No właśnie, komputer najważniejszy w tej bryce jest. Robimy mu... Domek, chodź, będziesz świadkiem! To trzeba wyciąć. Co tu się dzieje? Wycinaj to. Blaszkę. Ty, nie kłamał Daniel, od ręki patrz, mamy. Nie funkcjonuje? Nie. Na belkę typowo, przesuniemy ją, nie? Młotka. Trzymać masę, podpiąć. Masę, masę, kurwa. Spadaj. Poczekaj. Co? Zaraz tak? Mamy dwa tutaj teraz. Tak jak widzicie, dzieje się tak jak powiedział Daniel, wzięli od razu na warsztat, chłopaki jadą, wzmocnienia nam robią, osłonę na chłodnicę zrobią, no i tak, żeby ten przód jak najdłużej wytrzymał, czyli... Robota idzie tych... fuch, jakby to Tomek powiedział. Rura będzie na przodzie, uuu, dociążony będzie elegancko. Nie, tak właśnie nie wiedział, to tak... No, modełko jak u Adama będziemy mieli. Daniel, ja cały czas nie wierzę. Czemu? No, że to tak szybko idzie. Szybko. Tak powstaje legenda. To jest nasza rura na przód. Pewnie będzie jeszcze gięta. Tam spawanie idzie ok. Stosy trzeba wyciąć teraz. Jak Tomek? Dobrze. Git. Przeróbki robią. Wyciąga, tam wyciąga. No. No nie wierzę, że tak to szybko się dzieje, wiecie co? Można powiedzieć godzinka i po robocie. To Adam, ty takie coś te robisz? Działa. Dodatkowe chłodzenie? Pełna profesja. Radio, to olej dla nas? Tak, napijesz się ze mną? Napiję. To daj. Z tobą wszystkiego się napiję. Ty pierwszy. Ty. Ja będę nagrywał, dawaj. Jest trochę tak, nie? Jakieś wzmocnienie chłodnicy by się przydało. Czekaj, no. Jerek, pokaż. Nie ma nic łatwo, pokaż jak to się robi. No i wzmocnienie chłodnicy. Widziałeś? Patrz. Dużo ramy. Kuba pomaluje w niedzielę przed startem. Tak.
przerabiał, no ja. Taka ładna była. Ale siedzi. My już mamy skończone. Tomek, zamykaj maskę. Ale to zostaw, bo to się przyda nam. No my już mamy samochód gotowy, zwijamy się. Ogram jeszcze tylko tor, żeby pokazać wam, jak on wygląda. Dzięki Danielowi. Mamy auto uszykowane, zrobione. Daniel, dzięki. Dzięki. No jest, super. Niech służy, nie? Niech służy, dzięki. Niech jeździ. No i co, odpowiedz coś o co wy tutaj robicie. Najazdy, zabudowy. Od podstaw. Od podstaw. Samą ramę i ja ci buduję takie coś. Czyli wszystko, stelaż, tutaj ta blacha, tu najazdowa. Nowe rurki, skrzynki, instalacja cała, nie? Wciągarka, poduszki. Wszystko. Co byś chciał? Full wypas. To jest potrzebne do autopomocy. A do autopomocy wszystko. Do autopomocy, no to takie coś. Super. Jeszcze raz, dzięki. No, nara. Nara.